Dzień dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Kamiński. Któż z nas nigdy nie marzył o tym, żeby zostać producentem filmowym? I jest to możliwe dzięki studiu Panika, które właśnie rozpoczęło Equity Crowdfunding. Z nami jest pan Oskar Kaszyński, prezes i założyciel właśnie studia Panika. Dzień dobry. Zgadza się, dzień dobry, cześć. Oskar, zacznijmy może od samego początku. Czym w ogóle jest studio filmowe Panika? Studio filmowe Panika jest tak średniej wielkości wytwórnią filmową. To znaczy jest to miejsce, w którym można zrealizować film, można zamówić u nas usługę wytworzenia filmu. Zwykle jest to reklama, w tym się specjalizujemy, natomiast w studiu powstają również wszelkie inne formy filmowe. Zajmujemy się produkcją filmu od A do Z. Od jak dawna istnieje Panika? Studio Panika istnieje 12 lat, to jest też taki wyróżnik w tej chwili na naszej emisji, o której pewnie za chwilkę opowiem, bo nie jesteśmy startupem, istniejemy rzeczywiście już dość długo i te 12 lat to był taki bardzo organiczny i fajny rozwój działalności, od pomysłu związanego z moimi marzeniami o pracy w filmie, opartymi też o wcześniejsze doświadczenia zawodowe. I stworzyłem firmę, która na początku mieściła się u mnie w pokoju i była tylko mną i laptopem, a później się rozwijała poprzez zatrudnienie kolejnych osób, poprzez zakup sprzętu, inwestycje, leasingi, przeszła wszystkie trudne możliwe momenty przedsiębiorcy, przez to, że trzeba było czasem kogoś zwolnić, coś sprzedać i tak organicznie się studio Panika rozwijało, aż do momentu, kiedy pół roku temu zostało zmienione, już nie, zamiast studia Panika powstała studio filmowe Panika, spółka akcyjna. Studio filmowe, no nie jest to właściwie nic nowego, coś co zrewolucjonizuje rynek, także powiedz proszę Oskar, czym się wyróżnia na tle konkurencji? Studio Panika wyróżnia się wieloma rzeczami, przede wszystkim jesteśmy studiem, ja to nazywam studiem hybrydowym, ponieważ w branży filmowej jest tak, że poszczególne firmy zajmują się konkretnymi elementami procesu produkcji filmowej. Ten proces produkcji zwykle składa się z takich elementów jak z części kreatywnej, którą zwykle zajmuje się agencja reklamowa. Następnie jest drugi organ, który zajmuje się preprodukcją, czyli przygotowaniami do zdjęć. Następnie powstaje proces produkcyjny, czyli miejsce, kiedy się organizuje bezpośrednio plan filmowy, zatrudnia się reżysera, operatora, całą ekipę i realizuje się zdjęcia. I proces postprodukcyjny, czyli mówiąc w skrócie, montaż, edycja filmu. I Studio Panika jest takim miejscem hybrydowym, co się rzadko zdarza, że wszystko robimy pod jednym dachem. Wszystkie te elementy są w stanie, jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie. Więc zajmujemy się i kreacją, i tworzymy scenariusz, i przygotowujemy produkcję, i później ją montujemy. Co jest o tyle dobrym rozwiązaniem dla klientów, z którymi ja pracuję, że mają jeden podmiot, który jest odpowiedzialny za całość i nie ma czegoś takiego, że jak coś idzie nie tak, to zaczyna się psychologia, że zrobiliśmy dobrze, ale scenariusz był słaby, albo scenariusz był super, ale ci od produkcji czegoś nie dopilnowali. Jesteśmy za wszystko odpowiedzialni my jako firma i klienci to bardzo lubią. I to, co jeszcze bardzo nas wyróżnia, to jest to, że posiadamy własną siedzibę, bo to się bardzo rzadko zdarza. Zwykle jest tak, że firmy, które się nazywają studiami albo wytwórniami, tak naprawdę skupiają wokół siebie tylko ludzi, a całą resztę, kiedy jest taka potrzeba, wynajmują. Wynajmują studio, wynajmują sprzęt filmowy. Natomiast Studio Panika jest wytwórnią w takim starym hollywoodzkim stylu, tylko oczywiście w mniejszej skali, że mamy własną siedzibę. Jesteśmy obiektem wybudowanym dużym budynkiem, wybudowanym od zera, gdzie jest hala zdjęciowa, czyli najważniejsza część, w której odbywają się zdjęcia. A na poszczególnych piętrach mamy kilka montażowni, stanowisko do animacji, stanowisko do postprodukcji dźwięku, salki do charakteryzacji, mamy nawet małą salkę kinową, w której można obejrzeć film. Także klient do nas przychodzi na spotkanie, omawiamy koncept, piszemy scenariusz, następnie odbywają się zdjęcia, które jeśli właśnie możemy, to robimy je u nas na Hai.
czasami się zdarza, że robimy je również u klienta. A samo studio jest bardzo ciekawie zrobione, zarówno jeżeli chodzi o jego design, który jest atrakcyjną formą wizualną, w studiu jak się wchodzi. Film to jest inny świat, więc ja bardzo starałem się to podkreślić i tak zaprojektować nasz budynek, żeby przykuwał uwagę, ale oprócz tej części wizualnej ma bardzo dobre walory techniczne. Hala zdjęciowa jest bardzo wysoka, jak się wchodzi do niej. Ona ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych, ale jest wysoka na 12 metrów. To jest wysokość 5 piętra, więc jak ktoś wchodzi z korytarza do hali zdjęciowej i nagle jest w pomieszczeniu, które ma wysokość 5 pięter w wieżowcu, to robi to bardzo duże wrażenie. Ale ta wysokość jest bardzo potrzebna i wymagana w świecie filmu, ponieważ bardzo często się zdarza, że dekoracje są wysokie. Mamy jakiś wybudowany fragment domu, gdzie mamy 5-metrową elewację, a potem trzeba jeszcze ją z góry oświetlić. A i operator ma pomysł, żeby to z góry sfilmować, więc im wyżej, tym lepiej. I studio filmowe Panika ma jedną z wyższych hal zdjęciowych w Polsce. Nie jest największe, jeżeli chodzi o powierzchnię. Tutaj jest wiele sal, hal zdjęciowych w Polsce o większej powierzchni, ale jeżeli chodzi o wysokość, to mamy jeden z lepszych parametrów. Jest jeszcze więcej parametrów technicznych, o których mógłbym tutaj godzinami opowiadać, o akustyce, o wentylacji, o tych wszystkich walorach, które powodują, że pracuje tam się dobrze. I dla mnie największym komplementem i takim poczuciem, że to się udało, jest to, że wszystkie ekipy filmowe, jakie były w studio Panika, łącznie z zagranicznymi, które przyjeżdżały na zdjęcia z nastawieniem, że jadą gdzieś tam ze świata zachodniego do jakiegoś studia w Polsce, nie wiadomo co spotkają, a wyjeżdżały ze zdaniem, że to jest, że najlepiej im się pracowało, że mogły je uznać za najlepsze studio, w jakim pracowali, może nie największe, może nie najbogatsze, ale pod względem komfortu pracy najlepsze. Mhm. A powiedz mi proszę, czy poza produkcją filmową, czy studio Panika ma jeszcze jakieś zastosowanie? Tak, ono powstało jako studio filmowe i to jest nasza podstawowa działalność. I zarówno jeżeli chodzi o te produkcje, które my jako studio filmowe robimy jako producent, czyli właśnie jak wspominałem, studio Panika produkuje te filmy, ale również wynajmujemy je innym podmiotom. Bardzo często studio jest po prostu wynajmowane. Wynajmowane jest przez inne firmy, które przyjeżdżają z Polski, wynajmowane jest nawet przez naszą konkurencję, która w tym momencie staje się naszym klientem. Ale zwykle jest tak, że studio jako filmowe pracuje od poniedziałku do piątku, w weekendy raczej rzadko się go używa w ten sposób, a mi było szkoda, żeby przez 4 weekendy, czyli 8 dni w miesiącu, czasem nawet więcej, stało puste i stwierdziłem, że ta powierzchnia studia nadaje się na przykład na eventy lub koncerty. I zaczęliśmy takie rzeczy organizować i to jest bardzo ciekawa, zupełnie inna branża, ale bardzo fajna i odskocznia od naszej bieżącej pracy, też przynosząca przyzwoite dochody. I na przykład w studiu odbywają się bardzo często premiery samochodów. Mamy kilka premier luksusowych samochodów w studiu, które ma idealną do tego powierzchnię, można prowadzić samochód, jest miejsce na catering, na jakąś scenę i zaczęliśmy też robić koncerty. Koncerty z kolei to zupełnie inna energia. Ja uwielbiam ten moment, kiedy do studia nagle wchodzi nie 10, 15 czy 20 osób, ale pojawia się ich 500 i hala zdjęciowa na co dzień, generalnie jakby hala zdjęciowa jest miejscem, w którym się buduje dekoracje, więc sama, kiedy nie ma tej dekoracji, to jest to puste pomieszczenie i nagle mamy scenę, światła, głośniki i 500 osób, a ja poznaję wspaniałych artystów, to jest to naprawdę ciekawe przeżycie. A dodatkowym walorem, którego nawet zaczynając organizować, organizując te koncerty, nie zdawałem sobie sprawy, jest darmowa promocja. Nie dość, że mamy 500 osób, które przychodzą do nowego miejsca i chętnie o tym opowiadają, to również media, prasa zaczyna chętnie o tym pisać, no bo wiadomo, wydarzenia kulturalne są chętnie opisywane przez wszelkie media. A jak w ogóle wygląda rynek, na którym działa studio filmowe? Ponieważ wiemy, jak wygląda rynek filmowy, natomiast osoby, które mogą być właśnie zainteresowane zainwestowaniem w studio Panika, nie do końca może dają sobie sprawę, jak to wygląda tak szczegółowo. Także jak byś w ogóle opisał ten rynek? Jak to funkcjonuje? Rynek filmowy jest podzielony na kilka sektorów, bo pod hasłem rynek filmowy można rozumieć rynek filmów fabularnych, rynek telewizyjny, rynek seriali albo rynek reklamowy.
i każdy z nich rządzi się innymi prawami i jest inaczej wyceniany. Ja skupiłem się głównie na tym rynku reklamowym, ponieważ to jest to, na czym robimy pieniądze i w nim najczęściej działamy. Oczywiście czasami się zdarza, że film, że studio jest wynajęte pod jakąś fabułę. Samemu też mam pewne aspiracje do tego, żeby do kina fabularnego, z którego wyrosłem, wrócić. Natomiast głównie się skupiam na tym rynku reklamowym. I rynek reklamowy w Polsce jest wyceniany na ponad 9 miliardów złotych. Ale co jest ciekawe, ten rynek reklamowy w tej kwocie jest podzielony oczywiście na wszystkie media związane z reklamą. Czyli mamy reklamę telewizyjną, internetową, ale również radiową, prasową czy outdoor. I bardzo ciekawą sprawą jest, jak z roku na rok ten rynek się zmienia, a zmienia się w ten sposób, że udział tych sektorów, w których jest wymagany film, czyli internet, telewizja, kino, zdecydowanie rośnie, głównie za sprawą internetu, ten rynek rośnie najbardziej, a troszeczkę maleją te inne sektory branży reklamowej, jak radio czy prasa. Czyli rynek jest bardzo dynamiczny i dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy tak zwany content wideo to jest taki must have właściwie każdej działalności. Kiedyś, 10-15 lat temu, film właściwie, czy reklama istniała tylko w telewizji, w internecie jej praktycznie nie było, a na stronie internetowej większość przedsiębiorstw miała po prostu informacje na temat tego, czym się zajmują, a dzisiaj właściwie wchodząc, nie wiadomo, niezależnie czy na stronę dużej fabryki, czy na stronę zakładu dentystycznego, czy nawet osób, które zajmują się jakimiś prywatnymi, czy pojedynczymi zawodami, mają na swojej stronie film, który albo reklamuje ich usługi, albo o nich opowiada i się okazuje, że te treści wideo są dzisiaj właściwie obowiązkiem posiadania na stronie internetowej każdego przedsiębiorcy. No tak, no pamiętajmy, że jednak jesteśmy głównie wzrokowcami i to jest jednak coś, co przykuwa naszą uwagę. Tak, no i możemy jednocześnie pokazując obraz o danym produkcie, od razu o nim opowiedzieć, wskazać pewne rzeczy, coś co słowem pisanym byłoby o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Także jest to bardzo popularne narzędzie i coraz więcej firm na szczęście sobie z tego zdaje sprawę i korzysta. I te filmy ktoś musi robić lub gdzieś się należy kręcić, tutaj wchodzimy my. Podobnie z rynkiem seriali. W tym rynku jeszcze nie uczestniczymy, w studio nie odbywały się zdjęcia do seriali, ale widząc jak dynamicznie rozwijają się platformy serialowe, takie jak Netflix albo podobne, ile seriali powstaje w ciągu roku, wchodzi się na taką platformę właściwie co tydzień i się okazuje, że w międzyczasie dołożono kilka kolejnych seriali. Te seriale również gdzieś muszą być kręcone. Wierzę w to, że któregoś dnia jeden z takich seriali powstanie także w studio filmowym Panika. Z tego, co opowiadasz, no to studio ma się całkiem nieźle. Natomiast z jakichś względów stwierdziliście, że chcecie brać udział w zbiórce pieniędzy przez Equity Crowdfunding. Także może skupmy się teraz na samej zbiórce tych pieniędzy, tutaj żeby mogli też nasi widzowie zobaczyć ile zostało na chwilę obecną zebranych pieniędzy. Ponad 500 tysięcy złotych, pozostały czas 22 dni, 590 inwestorów zainteresowanych, kwota zbiórki wynosi 2 miliony złotych. Dobrze, to zanim może oczywiście przejdziemy do meritum, czemu akurat 2 miliony, na co chcecie przeznaczyć, to może zacznijmy od faktu, od tyle co zadania pytania, dlaczego akurat tego typu formę wybraliście, czemu na przykład nie kredyt w banku, można się finansować na wiele sposobów. Zgadza się. Albo w ogóle się nie finansować, tylko rozwijać się organicznie. I to też był taki pomysł, że jeżeli firma przynosi zyski, to po prostu można nie zapożyczać się ani w banku, ani u inwestorów. Natomiast organiczny rozwój jest procesem długotrwałym. On by zajął dużo czasu. Pierwsze odłożone pieniądze z zysków mógłbym zainwestować w kolejne osoby, potem znowu poczekać na kolejne dobre miesiące i zakupić jakiś sprzęt niezbędny lub cokolwiek byłoby wymagane do studia. Natomiast to po prostu trwa i jest robione krok po kroku, a duża ilość gotówki powoduje taki
taki zastrzyk, to jest takie turbo doładowanie, kiedy nagle okazuje się, że mając 2 miliony mogę już nie zatrudniać pojedynczo poszczególnych osób, tylko mogę zbudować cały zespół i mieć czas na to, żeby ich wyszkolić, po to, żeby za kilka miesięcy móc zwiększyć moce produkcyjne kilka razy. I kredyt jest też oczywiście takim zastrzykiem gotówki i też jest jakąś opcją, natomiast w moim przekonaniu jest to pójście po najmniejszej linii oporu i jedyne, co bank może dać, to jest kredyt, to jest pieniądz, do tego dość drogi i nic więcej. Natomiast bank nie będzie mi pomagał, jak swój biznes prowadzić, jak będę miał jakieś pytania. To jest po prostu organ, który da pieniądze i czeka na to, aż im się je zwróci. Natomiast inwestorzy, którzy inwestują w Twój biznes, którzy inwestują w mój biznes, to jest grupa, a szczególnie na equity crowdfunding, na tym to polega, to jest grupa zaangażowanych osób. Ja już w trakcie emisji doświadczyłem tego, że pieniądze, które oni dają, to naprawdę nie jest wszystko, to jest wręcz właściwie drugi plan. Najważniejsze jest to, że to są osoby, które są zaangażowane w rozwój, w tym przypadku mojej spółki. I ja już mam poczucie, że nie jestem sam, że za mną stoi nie tylko mój zespół, kilka czy kilkanaście osób, ale w tej chwili mam 590, a mam nadzieję, że do końca emisji dojdziemy do powiedzmy 1000 osób, które za mną stoją, wsparli finansowo ten projekt. Oczywiście robią to z chęci zysku, natomiast oni są aktywni. Ja z nimi rozmawiam, z nimi prowadzę korespondencję i oni są bardzo chętni do tego, żeby brać udział w tym, żeby studio przynosiło jak największe dochody. Poszczególne osoby, z którymi jeszcze bliżej rozmawiam, wręcz spotkały się ze mną i powiedziały, że w swojej branży, w której oni pracują, mają bardzo rozległe kontakty, wiedzą, że te kontakty, ta branża też potrzebuje filmu i są gotowi je ze mną robić. Czyli nie dość, że przychodzą, nie dość, że inwestują, nie dość, że pomagają mi pieniędzmi rozwinąć tą firmę, to jeszcze są gotowi do tego, żeby przyprowadzić kolejnych klientów, podzielić się zyskami i razem się tymi klientami zająć. Żaden bank tak nie zadziała. Dobrze, ale też patrząc na różnego rodzaju platformy z equity crowdfundingiem, zobaczymy, że jest to pewien trend ostatnimi czasy. Powstaje pytanie, czy coś jest, co wyróżnia właściwie tego typu crowdfunding prowadzony przez Studio Panikę, czy po prostu jest to jedne z wielu różnych oferowanych? Jesteśmy jednym z wielu emitentów, natomiast nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby akurat moja branża, żeby jakieś studio filmowe, zdarzały się zbiórki na projekty filmowe. Ktoś chciał zrobić film fabularny i szukał pieniędzy, szukał finansowania. Wiem, że takie sytuacje miały miejsce. One się zakończyły raczej średnim powodzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o tą część biznesu, to ja się nie spotkałem, żeby jakieś studio filmowe prowadziło sprzedaż swoich akcji. Natomiast to, co uważam bardzo mocno wyróżnia Studio Panika, jeśli chodzi o właśnie relacje z inwestorami, to jest taki as w rękawie, który uważam mam dla moich inwestorów i dlatego gorąco ich namawiam do tego, żeby inwestowali w to studio, bo dlaczego inwestorzy w ogóle inwestują w różnego rodzaju? Oni robią to dla potrzeby zysku, a tym zyskiem zwykle jest dywidenda. Dywidenda jest wypłacana w naszym przypadku, jak i też wielu podobnych emitentów. Zastrzegliśmy sobie, że wypłacimy ją po 2 latach. Przez pierwsze 2 lata rzeczywiście chcemy wszystkie zyski inwestować w to, żeby to jak najszybciej, jak najbardziej rozwinąć. Natomiast po 2 latach tą dywidendę będziemy wypłacać, ale trzeba na nią poczekać. Zanim dywidenda zwróci tą wpłatę, to trochę czasu może upłynąć. A ja pomyślałem, że pracując w branży właśnie, która dzisiaj jest bardzo na topie, jeżeli chodzi o to produkcję filmów, o ten content wideo, o którym opowiadałem, to doszedłem do wniosku, że właściwie nie jest wielką filozofią znaleźć klienta na film. Ja mam osobę, która zajmuje się pozyskiwaniem klientów, ale wpadłem na pomysł, że teraz mogę mieć 590 albo 1000 handlowców, którzy mogą mi tych klientów przyprowadzić, bo wystarczy pomyśleć, zapytać się w swojej rodzinie, czy ktoś ma właśnie swoje przedsiębiorstwo, czy jest to mała fabryka, może jest to po prostu dentysta albo
zakład fryzjerski, ale tak jak mówiłem, dzisiaj każda branża potrzebuje filmu. Jeżeli mój inwestor zaangażowany, bo wpłacił pieniądze, bo ma interes w tym, żeby zarobić, pomyśli sobie, poświęci trochę czasu, włoży nieduży nakład pracy na to, żeby przypomnieć sobie, ok, faktycznie mam w rodzinie kogoś, kto ma na przykład, no tu już wspomniałem, jakiś zakład dentystyczny, stomatologiczny, czy oni mają film na stronie? Nie mają. Mogą go zrobić w Studio Panika. Studio Panika to robi, a ja wypłacam takiemu inwestorowi prowizję i dzięki temu mogą przy niewielkim wysiłku i niewielkim nakładzie pracy zarobić o wiele szybciej niż w postaci dywidendy. Czyli w takim wypadku wystarczyłoby się z Wami skontaktować? My chcemy wyposażyć naszych inwestorów w podstawowe narzędzia, które nie są skomplikowane. Tak naprawdę to jest dobrze skonstruowany formularz, który należy osobie, która potrzebuje filmu, wypełnić, gdzie się opisuje, gdzie ma być ten film emitowany, jaki jest pomysł na koncept, jaki jest pomysł na scenariusz, czy ten film ma zajmować 30 sekund, czy kilka minut, czy jest pomysł na realizację u klienta, czy można też gdzieś w jakiejś innej lokacji to zrobić, czyli kilka podstawowych pytań. Nie trzeba przechodzić wieloletniego procesu kariery i wszystkiego się nauczyć, tylko wystarczy kilka podstawowych pytań, żeby mniej więcej ocenić, jaki film potrzebuje klient, my go zrobimy i inwestor zarabia na prowizji. Jeżeli chodzi o prowizję, to czy będzie miało znaczenie, czy klient zaangażował 100 tysięcy w Waszą firmę, czy 1000 złotych, czy to będzie miało znaczenie, czy jest to zależne od tego, ile będzie kosztował dany projekt? Myślę, że nie. Rozważam w tej chwili, jak to dokładnie podzielić, ale myślę, że nie. I to jest dobre, że tak naprawdę nawet inwestując niewielkie pieniądze można na tej prowizji zarobić. Tutaj też się może pojawić pytanie, bo już ktoś mi mówił, no dobra, ale po co w ogóle ci wpłacać? Jak ci przyprowadzę klienta tak po prostu, nie będąc swoim inwestorem, no to zakładam, że też mi wypłacisz prowizję i oczywiście tak będzie. Natomiast prawda jest taka, że to się nie wydarzy. Ale jeżeli się wydarzy, to się wydarzy jeden raz, bo ktoś sobie przypomni, akurat będzie miał okazję, że usłyszy, że ktoś potrzebuje filmu. Natomiast inwestor, który jest zaangażowany, który wpłacił mi jakieś pieniądze, będzie miał o wiele częściej w głowie ten dzwoneczek, który mu przypomni, halo, wpłaciłem 50 zł, 1000, 2000, 20 tysięcy, może rzeczywiście mam teraz szansę, żeby to mi się zwróciło. A ktoś, kto nie jest inwestorem, no to faktycznie akurat może sobie usłyszeć gdzieś przy okazji, o, ktoś tam potrzebuje filmu, to mogę ich podesłać do Gdyni, ale nie sądzę, żeby bardzo aktywnie nad tym pracował. Czyli innymi słowy też można powiedzieć, że wasz klient, wasz właściwie inwestor zarobiłby podwójnie, ponieważ nie dość, że mógłby uzyskać prowizję, no to jeszcze ewentualnie dywidenda. I tak się zbliża, do dywidendy, dokładnie. A jeżeli macie klientów, jeżeli się rozwijacie, no to prawdopodobieństwo dywidendy jest większe. Tak? Oczywiście. Też można tutaj widzieć podwójny zysk. Dobrze, tak, nieco nas czas nagli, natomiast gdybyś też mógł tak w kilku słowach powiedzieć, czemu 2 miliony i na co chcecie przeznaczyć te 2 miliony? Ja się zastanawiam, oczywiście w emisjach equity crowdfunding mamy ograniczenie do 4 milionów złotych i ja też się zastanawiałem, czy 4 miliony to jest dobry kierunek, ale sobie wszystko oszacowałem, że 4 miliony to jest dużo i na pewno miałbym pomysł, jak je wydać. Właśnie wróciłem kilka dni temu z największych w Europie targów sprzętu filmowego, gdzie no, filmowcy wchodzą jak do krainy zabawek, gdzie widzą różnego rodzaju kamery, obiektywy, roboty, które dzisiaj powtarzają ruch co do mikronów bardzo precyzyjnie i naprawdę wydać tam $1 000 000, to wystarczy 2 minuty. Natomiast 2 miliony, o które ja się staram, to jest dobra kwota, która mi pozwoli zarówno rozwinąć swój park sprzętowy, ale przede wszystkim pozwoli mi rozwinąć sprzedaż. Ja głównie chcę skupić się na pozyskaniu, na rozbudowaniu zespołu, specjalistów, operatorów, montażystów, ale również rozwinąć sieć sprzedaży. Ja o tym nie mówiłem jeszcze wcześniej, natomiast jesteśmy zlokalizowani w Gdyni, na północy Polski. Ten region wydawałby się, kiedy założyłem firmę, założyłem ją tam, bo tam stamtąd pochodzę, całe życie
mieszkam w Trójmieście, konkretnie w Gdyni, w mieście filmowym w Gdyni, w którym się właśnie rozpoczął festiwal filmowy swoją drogą. Ale Gdynia nie jest takim miejscem, gdzie się kręci mnóstwo produkcji. Te produkcje w większości się kręci w Warszawie, w każdym państwie właściwie tak jest, że to w stolicy kręci się najwięcej. I dlatego ta lokalizacja poza Warszawą mogłaby się wydawać, że może lepiej byłoby kupić sobie, nie wiem, kuter i zajmować się rybołówstwem, skoro mieszkam nad morzem. Ale ja postanowiłem wykorzystać tę sytuację bycia na krawędzi Polski, na samej północy, i zacząłem szukać klientów za granicą, w Szwecji i w Niemczech. To są dwa kraje, gdzie poza Polską obsługujemy tych klientów, i się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę. Do Szwecji z Gdyni odpływa dziennie 4 promy. Lot do Göteborga zajmuje 15 minut krócej niż do Warszawy, więc Szwecja jest dla mnie bardzo blisko. Poziom cen u nich jest bardzo wysoki. Więc pozyskiwanie klientów z tamtego rynku to jest dobry kierunek, to jest dobry pomysł. Natomiast ja mam klientów ze Szwecji, ale pojedynczych, a postanowiłem pieniądze z emisji między innymi przeznaczyć na to, żeby zatrudnić właśnie w Szwecji, w Norwegii czy w Niemczech takiego agenta sprzedaży, można by użyć słowa handlowiec, chociaż w branży filmowej akurat tego określenia się nie używa, ale byłaby to osoba, która pozyskiwałaby tych klientów i wysyłała ich do nas, do Gdyni, ale są to osoby, które no niestety kosztują, a czas od nawiązania współpracy do pierwszych zleceń pewnie może zająć kilka miesięcy, więc 2 miliony złotych na utrzymanie takiej sieci sprzedaży w tych krajach, jeszcze dodatkowo w Warszawie, rozbudowanie zespołu i trochę zainwestowania w sprzęt, w marketing jest kwotą, która powinna wystarczyć. Rozumiem. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo zostać producentami filmowymi, studiopanika.bison.com, tam mogą Państwo zostać jednym z, dołączyć do grona inwestorów Studio Panika i oczywiście zarabiać na produkcji filmów. Moim Państwa gościem był Oskar Kaczyński. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę. Pozdrawiamy, do zobaczenia.